Cieszę się, że znowu Państwo odwiedzili Popatrzone. Zauważyli Państwo, że w Warszawie jest kilka miast, w tym Stare Miasto, Nowe Miasto, Praga i Wilno. Wilno to nazwa osiedla mieszkaniowego w dzielnicy Targówek. Właśnie o Wilnie będzie dzisiejszy film. Ale na początek pytanie. Kto oglądał film Alternatywy? Kto pamięta dawne osiedla z czasów PRL? Kto pamięta pustynię rozciągającą się między nowymi blokami? Właśnie dlatego przywołuję tamte doświadczenia z czasów PRL, aby dzisiaj pokazać Państwu, jaki dystans przeszliśmy przez ostatnie 30 lat. Osiedle Wilno, które tutaj widzimy, to w zasadzie od nowa zbudowany fragment miasta wraz z kompletną infrastrukturą w celu zapewnienia mieszkańcom wszystkich wygód i usług. Deweloper, który wybudował osiedle Wilno, który cały czas rozbudowuje te osiedle, zadbał o wybudowanie lokali użytkowych, zieleni, placów zabaw dla dzieci, ogródków i ławek. To naprawdę przyjazne osiedle dla mieszkańców od samego momentu wprowadzenia się do mieszkania. Poza tym deweloper przyczynił się do zbudowania przystanku kolejowego Warszawa-Zacisze-Wilno. Stąd dojedziemy do dworca Warszawa-Wileńska w mniej niż 5 minut. Co sądzicie o współczesnym budownictwie? Co sądzicie o udogodnieniach dla mieszkańców? Czy współczesne budownictwo przetrwa dłużej niż to z czasów PRL? Napiszcie w komentarzu. Dziękuję za oglądanie. Proszę o subskrybowanie kanału.